Dzień dobry Państwu, witam serdecznie na briefingu prasowym ruchu Polska 2050. Oddaję głos liderowi naszego ruchu, Szymonowi Hołowni. Dzień dobry, drodzy Państwo. Jakaś część przynajmniej sceny politycznej, komentatorów sceny politycznej dzisiaj żyje wywiadem, jakiego udzielił naczelnik państwa Jarosław Kaczyński, w którym był też uprzejmy zawrzeć zdanie, które to zdanie przykuło naszą szczególną uwagę. Powiedział mianowicie, że od sił, które działają i stoją za Platformą Obywatelską, jeszcze gorsze są te siły, które stoją za ruchem Polska 2050. W domyśle to ruchu Polska 2050 należy obawiać się jeszcze bardziej, jego zdaniem, niż Platformy Obywatelskiej. Muszę przyznać, że z satysfakcją odnotowuję, iż przenikliwość analityczna nie opuściła prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Tak, panie prezesie, ruchu Polska 2050 powinien pan obawiać się bardziej niż Platformy Obywatelskiej i niż jakiejkolwiek innej organizacji, która dziś na polskiej scenie politycznej działa. Dlaczego? Ano dlatego, że my nie będziemy z panem rozmawiać oraz z wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, których szanujemy i do których często się zwracamy. O tym, czy na Wiejskiej rezyduje Sauron, próbujący wykończyć Rzeczpospolitą, a na Nowogrodzkiej szlachetny Hobbit, który będzie stawiał mu czoła. Nie będziemy wpisywać się w walki szatana z Najświętszą Panienką, które próbujecie dziś uczynić, rozegrać na polskiej scenie politycznej. My będziemy pana pytać w zupełnie innym kluczu. Będziemy pana pytać o Polaków i będziemy pana pytać o to, gdzie są ich pieniądze. Bo to jest język, który rozumie każdy i od tego języka i od tych pytań bardzo chętnie będziecie próbowali uciec na swoje najwyższe piętra metafizycznych sporów między dobrem i złem. A więc ja dzisiaj pytam po tym wywiadzie, w którym był pan uprzejmy opisać również nasze działania, czy się do nich odnieść, gdzie są pieniądze, panie Kaczyński? Chciałbym zapytać pana, gdzie jest na przykład 6 miliardów złotych, które trafiło na konto PGNiG-u, państwowej spółki, po wyroku arbitrażu w Sztokholmie, który nakazał Rosjanom, Gazpromowi, na zapłacenie 6 miliardów, które przepłaciliśmy my, Polacy, w naszych rachunkach za gaz, które płaciliśmy w latach 2014-2020. Gdzie są te pieniądze? To są pieniądze, które my, obywatele Rzeczpospolitej, zapłaciliśmy nadmiarowo operatorom. Dlaczego one nie zostały zwrócone nam do dzisiaj? Co z nimi zrobiliście? Przeżarliście je? Wydaliście na różne duperele, z których jesteście słynni? Na nepotów? Na stołki? Gdzie jest 6 miliardów, panie Jarosławie Kaczyński, dzisiaj, kiedy tylu Polaków potrzebuje, żeby dopłacić im realnie do za dużych i rosnących rachunków za gaz? Kolejne pytanie, które można by tutaj panu prezesowi zadać i chcę je wyraźnie postawić. W tym roku rząd otrzyma do 24 miliardów złotych z handlu uprawnieniami do emisji. Co zrobiliście z tymi pieniędzmi? Zostały przejedzone, zostały rozkradzione, poszły na nepotów. To są pieniądze, które w oczywisty sposób powinny dziś służyć Polakom znajdującym się coraz częściej na granicy albo w obszarze ubóstwa energetycznego. Kolejne pytanie. Pamiętamy tę konferencję pana, panie prezesie Kaczyński, z kanistrem, w którym pokazywał pan, ile to opłat pobiera rząd w cenie litra benzyny. Dzisiaj ponad 50% ceny każdego litra benzyny to różnego typu podatki i opłaty. VAT, akcyza, opłata zapasowa, opłata emisyjna, opłata paliwowa itd., itd. Wprowadziliście, nie dość, że nie obniżyliście tego, jak obiecywaliście, to jeszcze w 2019 roku dołożyliście opłatę emisyjną, z której część trafia do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, a część do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, który powinien promować projekty takie jak polskie samochody elektryczne i inne tego typu zagadnienia. 2 miliardy złotych rocznie wpływu do budżetu, gdyby to zlikwidować, 10 groszy mniej na litrze. Jak wygląda w waszym wykonaniu ta promocja niskoemisyjnego transportu? Co zrobiliście z tymi pieniędzmi? Takich pytań można by zadawać wiele. Dlaczego prezydent Duda podpisuje teraz ustawę, nowelę ustawy budżetowej 7 miliardów złotych przekazującą na zakup czołgów, co do których nie jesteśmy jeszcze dogadani z Amerykanami? Czy dzisiaj naprawdę Białe Miasteczko to pokazuje, ale widzimy to nie tylko w szpitalach, widzimy to w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami, widzimy to w rosnącej skali ubóstwa. Czy te 7 miliardów naprawdę nie można by było wydać inaczej? To jest czas na budowę Pałacu Saskiego za 2 miliardy?
żeby kolejne rzesze polityków mogły tam sobie wycierać się na poduszkach, które trzeba będzie kupić za kolejne setki milionów złotych? Czy to jest czas na to, żeby paść tych wszystkich nepotów i tych wszystkich krewnych i znajomych królika wokół projektów, takich jak CPK albo jeszcze innych, które rodzą się w głowach tych ludzi rodem z poprzedniej epoki, Gierka i innych, którzy marzyli o wielkich socjalistycznych budowlach, żeby były tylko narodowe i imion właściwych, które sobie wybiorą? O to dzisiaj pytamy pana, panie Kaczyński. Nie o to, gdzie dobro, a gdzie zło, bo to sami wiemy, mamy sumienia i rozumy, ale pytamy, gdzie są pieniądze Polaków. I w sytuacji, w której dowiadujemy się, że skala ubóstwa w Polsce rośnie dramatycznie, w której dowiadujemy się, że 400 tysięcy więcej dzieci będzie żyło poniżej progu minimum, czy żyje poniżej progu minimum, niż było to do tej pory, to jest rzecz, która dzisiaj musi być, że tak powiem, na stole jako pierwsza. O nią pierwszą dziś powinniśmy pytać. Jeszcze zanim zapytamy pana, dlaczego 260 miliardów złotych, które mogłyby już dzisiaj zasilać polską gospodarkę z Krajowego Planu Odbudowy, nie zasila ich, bo postanowiliście strzelać focha i robić Izbę Dyscyplinarną, która potrzebna jest tylko i wyłącznie po to, żeby pan Morawiecki i pan Kaczyński nie zostali za szybko wysiudani z siodła przez swojego kolegę Zbigniewa Ziobro. Dzisiaj w odpowiedzi na ten głęboki kryzys, w którym Polska się znajduje, na spiralę inflacyjną, którą obserwujemy, przecież my do końca roku możemy mieć 7% inflacji, patrząc na to, jak dzisiaj płace gonią ceny, a to oznacza 7% mniej wartości pieniędzy, które zarabiamy. Chcę jasno powiedzieć, że my w Polsce 2050 proponujemy, kładziemy na stole i apelujemy do wszystkich, żeby poparli rozwiązania, które mogą dziś Polaków z tej absurdalnej wojny, którą roi w swojej głowie Kaczyński, wyprowadzić do rozwiązania realnych problemów. Nazwijcie to, jeżeli chcecie, piątką Hołowni, choć wiem, że było bardzo wiele różnych piątek już w przestrzeni publicznych, ale tych pięć prostych propozycji chcę dzisiaj pokazać nie tylko Kaczyńskiemu, ale wszystkim, którzy decydują dziś o tym, jak sprawy w Polsce się mają, żeby ratować Polaków w tej trudnej sytuacji, w której się znaleźli. A więc po pierwsze, jeżeli 24 miliardy otrzymamy w tym roku, mamy otrzymać z handlu emisjami, umówmy się, że nie przeżeramy tego, nie puszczamy tego do ogólnego budżetowego worka, tylko połowę tych pieniędzy przeznaczamy na dopłaty do rachunków, rosnących rachunków za energię dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. 12 miliardów złotych, a kolejne 12 miliardów złotych inwestujemy w czytelny sposób w budowę odnawialnych źródeł energii. Po drugie, te 6 miliardów złotych, które zostały wypłacone na konto PGNiG-u i którymi nie wiadomo, co się stało i gdzie oni je posiali, powinny już dzisiaj pracować jako dopłaty, jako rekompensata dodawana do rachunków, czy odejmowana raczej od rachunków gazowych Polaków. To się powinno stać jak najszybciej, bo skoro dostaliśmy te pieniądze z nadwyżki i ludzie je zapłacili, to powinni zwłaszcza w takiej sytuacji dostać je z powrotem. Trzeci punkt. Pamiętacie państwo, jakie było larum, kiedy w 2011 roku rząd Platformy podnosił na chwilę VAT do 23% i do 8%. Dzisiaj w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, apelujemy i do Kaczyńskiego, który w 2015 roku to obiecywał, bo to była jego obietnica wyborcza, niespełniona do dzisiaj, ale też i do wszystkich, żebyśmy razem stanęli za projektem, który złożymy, obniżki podatku VAT do 20% i do 7%. Ta zmiana przyniesie do budżetu o tyle mniej, o ile wyniósł wzrost wpływów do budżetu związany z inflacją, a więc dla budżetu będzie w tym sensie neutralna, ale dla obywateli neutralna nie będzie, bo VAT zawarty jest absolutnie we wszystkim, za co płacimy, w paliwie, w jedzeniu, w usługach. Jeżeli obniżymy stawkę VAT do 20% i do 7%, w kieszeni statystycznego Polaka pozostanie kilkaset złotych więcej miesięcznie. A te kilkaset złotych więcej miesięcznie to jest ta 13. pensja czy 13. emerytura, którą dostanie od państwa poprzez niezabranie mu tego w podatkach w tak trudnym czasie, w którym za wszystko, za żywność, za usługi, za wszystko, co nas otacza, musimy płacić coraz więcej. Chcę też zwrócić uwagę w punkcie czwartym, że nie jest to czas na wprowadzanie tych rozwiązań, które dzisiaj rząd próbuje przeforsować, mówiąc nam o Polskim Ładzie. Ten Polski Ład powinien zostać zawieszony na co najmniej rok, bo jest narzędziem, które będzie skutkowało kolejnym impulsem inflacyjnym. Podwyżka obciążeń dla przedsiębiorców, dla samozatrudnionych, dla specjalistów wygeneruje inflację przekraczającą 7%. Ten rok
moratorium na obowiązywanie Polskiego Ładu mógłby być też czasem, w którym można by było ten program pełen dziur, nieścisłości poprawić, tak żeby rzeczywiście nam służył. I wreszcie po ostatnie, po piąte, o czym wspominałem już też na początku, dzisiaj wszystkich nas tutaj, to też pewnie ci, którzy stoją w korku, odczuwają bardzo mocno, zaczynają dociskać coraz mocniej do podłogi ceny paliw. To czas, żeby opłatę emisyjną, te 2 miliardy złotych, które rocznie wpływają do budżetu, zawiesić. 10 groszy na litrze to naprawdę może być coś, co zmieni ceny później chleba, żywności, wszystkich usług, z których korzystamy. Dzisiaj tego bardzo potrzebujemy, a nie mamy jasności co do tego, jak te pieniądze dzisiaj przez rząd, ta składowa, ta część w ceny naszego paliwa, jak jest wykorzystywana. A więc powtórzę raz jeszcze. Pieniądze, które otrzymujemy z mechanizmu handlu opłatami na obniżenie rachunków Polaków i na budowę czystej energii. Po drugie, doprowadzenie do tego, że 6 miliardów złotych, które otrzymał PGNiG, zacznie być odliczane od naszych rachunków. Bardzo tego dziś potrzebujemy. Po trzecie, obniżenie VAT-u do 20,7% z 23,8%, które mamy dzisiaj. Po czwarte, zawieszenie Polskiego Ładu na rok, tak żeby go dopracować i nie zwiększać obciążeń. Po piąte, to obniżenie czy zawieszenie opłaty emisyjnej w cenie paliwa pobieranej przez rząd w co najmniej na rok, tak żebyśmy mogli z tego kryzysu, w którym dzisiaj się znaleźliśmy, wyjść obronną ręką. To o tym chcieliśmy z panem porozmawiać, panie Kaczyński, a nie o tym, gdzie pan widzi szatanów, a gdzie pan widzi aniołów, bo to dzisiaj nikogo nie interesuje, zwłaszcza tych, którzy idą do sklepu i płacą coraz więcej za rzeczy, które są im niezbędne do życia. O tym dzisiaj powinniśmy rozmawiać w polityce, a nie o fochach, fumach czy rojeniach tego czy innego politycznego przywódcy. I my w Polsce 2050 bardzo mocno właśnie na ten aspekt dzisiaj będziemy zwracali uwagę. Szanowni Państwo, w ruchu Polska 2050 jesteśmy niezwykle pragmatyczni, niezwykle praktyczni. Stąd te propozycje, te 5 propozycji, które dziś składamy, to są konkrety. To są konkrety, które odpowiadają na realną sytuację, na realny kryzys, w którym dzisiaj wszyscy jesteśmy. Z każdą godziną, z każdą minutą pogłębia się kryzys w państwie zarządzanym przez PiS. Państwo PiS to dzisiaj drożyzna, to dzisiaj szalejąca inflacja, to podwyżki cen, które już widzimy i które czekają nas od nowego roku w związku z podwyżkami cen prądu. Państwo PiS to nieustająca afera z wyciekami maili. Służby państwa PiS nie radzą sobie z tą sytuacją, a z treści maili widzimy, czym tak naprawdę zajmuje się władza pisowska. Zajmuje się utrzymaniem władzy i niczym innym. Wszelkie triki, wszelkie oszustwa, wszelkie elementy propagandy, o których się dowiadujemy z tych maili, pokazują, że władza pisowska realnie nie zarządza państwem, tylko zajmuje się trwaniem, zajmuje się tym, żeby tę władzę jak najdłużej utrzymać. I wreszcie władza pisowska to wyrzucanie pieniędzy na prawo i lewo. W tej chwili choćby odtwarzanie Ministerstwa Sportu, jedna z tak zwanych elementów, jeden z elementów rekonstrukcji rządu. Po co powstaje Ministerstwo Sportu? Po to, żeby dać pracę ministrowi i wiceministrowi, tylko po to. Taki w tej chwili jest sposób zarządzania naszym państwem. My jesteśmy coraz bardziej zaniepokojeni tym, co widzimy, co słyszymy. Jesteśmy, mówiąc delikatnie, wstrząśnięci i zmieszani przebiegiem wczorajszego wydarzenia w Strasburgu, tym, co wykonał pan premier Morawiecki. Rozmawialiśmy wczoraj i dzisiaj z wieloma eurodeputowanymi z wielu krajów unijnych. Oni są zaszokowani tym, co usłyszeli. Nigdy żaden kraj unijny nie znalazł się w takiej sytuacji jak Polska pod rządami PiS-u. Kiedy Wielka Brytania rozważała opuszczenie Unii Europejskiej, ogłoszono referendum. Niestety skończyło się tak, jak się skończyło. W Polsce władza pisowska mówi o tym, że chce, by Polska pozostała w Unii Europejskiej, co jest przecież żądaniem i oczekiwaniem 90% Polaków. A jednocześnie ta władza robi wszystko, żeby nas kierować w stronę wyjścia, opuszczenia Unii Europejskiej. Tego się obawiamy, tego dzisiaj obawiają się Polacy. I stąd my, jak powiedziałem, w sposób bardzo konkretny chcemy podejść do tego kryzysu, który się dziś pogłębia, i dajemy bardzo konkretne i praktyczne rozwiązania, o których mówił przed chwilą Szymon Hołownia w tej piątce Hołowni. Bardzo dziękuję. Jeśli macie Państwo do nas pytania, to bardzo prosimy.
wczoraj w komentarzach pojawiła się taka figura, że do tej pory Morawiecki z Kaczyńskim tak naprawdę, zaszantażowany i obaj przez Ziobro, uczestniczył w takiej głupiej grze, która polega na tym, że jedzie się w stronę przepaści czy ściany, mocniej dociska gaz i patrzy, kto pierwszy wymięknie. I oni wczoraj zamiast nacisnąć na hamulec, nacisnęli gaz jeszcze bardziej. To jest absurdalna strategia. Ona do niczego dobrego nie może doprowadzić. I tak jak słyszeliśmy kilka tygodni temu z ust różnych urzędników Komisji Europejskiej, że być może wypłacą zaliczkę. Dlatego, że też potrzebują mieć sukces programu i powiedzieć, uruchomiliśmy, to wreszcie poszło, wszystkie państwa otrzymują pomoc. Tak po tym idiotycznym Tour de Force, które wczoraj urządził Morawiecki w Strasburgu, niczego Polsce nie przynoszącym, myślę, że to stanowisko może się usztywnić. I nawet zaliczki Polska, polscy obywatele, bo to przecież nie rząd, nie Kaczyński, z tego KPO możemy nie zobaczyć. Nie wiem po co jest ta wojna i nie wiem o co. O sąd dyscyplinarny? Żeby Ziobro mógł trzymać na smyczy i w kagańcu sędziów, którzy mu się nie podobają? I ceną za to ma być 260 miliardów złotych, które dzisiaj by miały ratować polskie firmy, polskie gospodarstwa, polskie samorządy? Nie mieści mi się to w głowie, że można do tego stopnia grać swoim trwaniem przy korycie interesami tylu milionów Polaków. Ja jeszcze dopytam, daliście rezolucję, która ma być przygotowywana, rezolucję dotyczącą mechanizmu pieniądze za praworządne. Państwa zdaniem, te frakcje, które przygotowują taką rezolucję, występują już, czy taki dokument da się jakkolwiek wytłumaczyć, szczególnie po tego ostatnim wystąpienia w Parlamencie Europejskim? Ja myślę, że my dzisiaj przede wszystkim powinniśmy wyjść z tego klinczu czy klucza myślenia o tym, no dobrze, ale to będziemy w mechanizmie, który ma doprowadzić do tego, że będziemy płacić realnymi pieniędzmi za to, że u nas tak, a nie inaczej wyglądają stosunki prawne, czy nie. My po prostu powinniśmy uzdrowić przyczyny tej sytuacji. My powinniśmy zamiast zastanawiać się, płacić kary czy nie płacić, być w mechanizmie czy nie być w mechanizmie tak naprawdę karnym, przywracającym praworządność w Unii Europejskiej, my dzisiaj powinniśmy natychmiast zlikwidować przyczyny tego sporu, co jesteśmy w stanie zrobić od ręki, bo przywrócenie, przynajmniej doprowadzenie do realizacji tego pierwszego postulatu, który Unia Europejska stawia, a więc likwidacja Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie do pracy sędziów, którzy zostali przez tę Izbę skrzywdzeni, jest do zrobienia od razu. I nie powinno państwo polskie nic kosztować. Bardzo smutne jest to, że my dzisiaj na arenie europejskiej jesteśmy kimś, kto nie ma przyjaciół. Dobrze państwo wiecie, co to jest za człowiek, co nie ma przyjaciół. Jak on jest oceniany, jak się o nim myśli, jakie kompetencje ludzkie mu się przypisuje. A myśmy się właśnie do takiej roli zredukowali. Polska jest dzisiaj kimś, kto nie ma przyjaciół, kto zostaje sam na placu boju i jest traktowany dużo poniżej swojej godności, papierów, które ma, swoich doświadczeń i swojego potencjału. Dzisiaj widzą to nawet wyborcy Prawa i Sprawiedliwości i dlatego Kaczyński nas tak zaczął atakować od tygodnia w różnych wywiadach i w różnych enuncjacjach. Bo widzi, że uderzyliśmy tak, że zabolało. Bo zwróciliśmy się bezpośrednio do jego wyborców, do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, pytając ich, naprawdę chcecie za to płacić? Za to, co oni robią, chcecie płacić naprawdę tyle pieniędzy z tych pieniędzy, które mogłyby dzisiaj was ratować? Czy to się wam po prostu opłaca? Mam wrażenie, że ta polityka nie opłaca się już nikomu poza tym towarzystwem wzajemnej adoracji i ochrony własnego środowiska. To, co Michał mówił przed chwilą. Tworzenie urzędów państwowych po to, żeby stworzyć miejsca pracy dla ludzi, którym trzeba zapłacić za głosowanie razem z władzą. Ja nie wiem, czy w głębokich latach 90. obserwowaliśmy takie rzeczy, że nie będę się już cofał do PRL-u. Mam nadzieję, że z tego kryzysu my Polacy wyjdziemy obronną ręką i że uda się go szybko również na linii z Unią Europejską zakończyć. Nie wiem, czy będzie to możliwe bez zmiany władzy w Polsce, ale głęboko wierzę w rozsądek wyborców Prawa i Sprawiedliwości, że wreszcie przemówią swoim wybranym posłom do rozumu. Ja myślę, że oni Bąkiewicza muszą finansować i Zjednoczona Prawica będzie go finansować, bo to jest sposób na utrzymanie go w swojej orbicie, a nie w orbicie swoich rywali politycznych. A więc oni wychodzą z założenia, jak sądzę, że jak będą dawać mu pieniądze, to
to on będzie im powolny i im posłuszny, a nie będzie chodził po różnych innych na prawicy i z nimi budował różne koligacje, jakie można sobie wymyślić. Natomiast dla mnie jest czymś po prostu oburzającym, że na działania pana Bąkiewicza, które są takie, jak wszyscy widzimy, pieniądze w polskim państwie się znajdują, że znajdują się pieniądze na wiele innych rzeczy, na które się nie powinny znaleźć, a nie ma ich na rzeczy, które wołają o to, żeby zostać opłacone przez budżet państwa. Mógłbym je tutaj wymieniać godzinami. Ja te dotacje dla fundacji, dla stowarzyszeń pana Bąkiewicza odczytuję wyłącznie w kluczu gry politycznej, budowania, czy inaczej, może zabezpieczania sobie ostrej prawej flanki, której Kaczyński może potrzebować. Bo Bąkiewicz, pamiętamy jego wystąpienia i jego ludzi w czasie protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego jesienią ubiegłego roku. Pamiętamy, jak rwał się do bitki, do obrony kościołów, których nikt nie atakował. Być może Kaczyński, szykując się na jakiś rodzaj kryterium ulicznego, uważa, że w ten sposób będzie miał Bąkiewicza i jego ludzi pod kontrolą. Ja nie wiem, w jakim kluczu to się dzieje, że tego typu organizacje otrzymują pieniądze i to jeszcze na dodatek podczas kiedy doradcy czy eksperci, którzy o tym decydują, później pojawiają się u samego zainteresowanego na tych eventach. Wyobraźcie sobie Państwo, że coś takiego miałoby miejsce 6 albo 7 lat temu. Przecież afera by była z tego na pół Polski, dymisje i nie wiadomo co jeszcze. Za bardzo przyzwyczailiśmy się do korupcji, za bardzo przyzwyczailiśmy się do oczywistego upadku tego, w jaki sposób rządy w Polsce są sprawowane. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.